chwytają fotony gnające przez wszechświat. Mierzą ich energię i lokalizują ich źródła. Armia najnowocześniejszych urządzeń, wśród nich teleskop kosmiczny Hubble'a, zagląda w coraz odleglejsze zakamarki kosmosu. Przekazuje ogromnej, jak powstały galaktyki. Jak rodzą się i umierają gwiazdy. I jak wszechświat stworzył warunki do życia. Czego dowiadujemy się o początkach naszego świata i o nas samych? W epoce teleskopu Hubble'a. Wszechświat w soczewce Hubble'a. Kosmos cechuje przejrzystość i jasność, jakiej próżno szukać na Ziemi, napisał astronauta Gus Grissom. Tylko tam jej dostojność jawi się w pełni i tylko tam zdumiewa myśl, że jest jedną z nieprzebranego mnóstwa planet. Zdaniem astronautów i badaczy nieba, kosmos zachęca do eksploracji i stawiania pytań. Jak powstał wszechświat? Czy jesteśmy w nim sami? Czy istnieją planety, tak jak nasza, tętniące życiem? Wobec śmiałych postępów w dziedzinie astronomii, te pytania zyskują na aktualności. Teleskop Hubble'a został wystrzelony w 1990 roku, by chwytać pierwotne światło dobiegające z oddali kosmosu. Jego śladem podążyła cała flota teleskopów kosmicznych, które zaczęły wypatrywać odległych galaktyk, czarnych dziur, gwiazd, planet. Przestrzeń kosmiczna daje tę przewagę, że światła nie blokuje i nie zniekształca atmosfera ziemska. Poczynając od promieniowania podczerwonego, które przenika obłoki pyłu kosmicznego i ujawnia ukryte struktury w obszarach formowania się gwiazd albo w galaktykach, po wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie z wybuchu supernowych i otoczenia czarnych dziur. Zanim światło to dotrze do nas, podróżuje miliony, a nawet miliardy lat. Niesie informacje o tym, jak wszechświat osiągnął obecną postać. Wysyłanie teleskopów w kosmos było elementem szerszej rewolucji technicznej. Na szczytach gór badacze zaczęli stawiać gigantyczne teleskopy nowej generacji. Wśród nich bardzo duży teleskop z angielska VLT w Chile. A na szczycie Mauna Kea na Hawajach teleskopy Keka, Subaru i Gemini. Te nowoczesne urządzenia są wyposażone w największe zwierciadła, jakie dotąd skonstruowano.
Muszą działać niemal niezawodnie, wychwytując maleńkie stróżki fotonów dobiegające z odległych rejonów Wszechświata. Na przykład w VLT zwierciadła są tak gładkie, że gdyby je powiększyć do rozmiarów Paryża, to ich powierzchnia zmieniłaby się zaledwie o milimetr. Ogromnie precyzyjne zwierciadła badawcze uzupełnili o programy komputerowe oraz wysokiej klasy układy optyczne, aby zminimalizować zakłócenia wychwyconych promieni wywołane przez turbulencje w atmosferze ziemskiej. Cel – przejrzystość, taka jak w kosmosie. Ostatnio naukowcy rozszerzyli swój arsenał badawczy. Superkomputery, stosując prawa fizyki, symulują ważne zdarzenia kosmiczne. Te wirtualne teleskopy ożywiają kosmos. Weryfikują teorie przedstawiające ewolucję Wszechświata w największej skali oraz narodziny różnych obiektów i ich wzajemne oddziaływanie. Od ogromnych gromad galaktyk, po układy planetarne i same planety. Do najważniejszych osiągnięć epoki teleskopu Hubble'a należy lepsze poznanie skali Wszechświata i sił, które go kształtują. Opierając się na obserwacji nocnego nieba, starożytni Grecy uznali Ziemię za centrum świata. Arystoteles opisał 55 sfer niebieskich. Ich ruch pozwala przewidzieć położenie planet i gwiazd. Stagiryta stwierdził, że budulcem gwiazd jest czysta substancja niewystępująca na Ziemi. Natomiast sfery zewnętrzne zamieszkują bogowie. Znacznie później uczeni stwierdzili, że Ziemia razem z innymi planetami obiega Słońce. Sto lat temu astronomowie doszli do wniosku, że jest jedną z wielu miliardów gwiazd wirujących wokół obiektu przypominającego dysk – galaktyki. Czy jest coś poza tą kosmiczną wyspą? Jak daleko sięga Wszechświat? Za pomocą nowego teleskopu o średnicy 100 cali, zainstalowanego na kalifornijskim szczycie Mount Wilson, astronom Edwin Hubble i jego asystent Milt Humason przeanalizowali światło docierające z rozmazanych obiektów zwanych mgławicami. Odkryli, że rejony to w istocie galaktyki położone daleko za Drogą Mleczną. Wiele z nich nawet się od nas oddala. Im są dalej, tym szybciej mkną. Te ustalenia posłużyły do stworzenia całkiem nowego modelu Wszechświata. Kosmos jest znacznie większy niż sądziliśmy. Wypełniają go niezliczone galaktyki i nieustannie się powiększa. Ponad 60 lat później badacze wystrzelili na orbitę imiennika Hubble'a teleskop mający potwierdzić parametry, które wielki astronom pomógł określić.
tempo rozrastania się wszechświata i odległości między galaktykami. Ustalenie obu tych wartości pozwoli astronomom poznać chronologię ewolucji wszechświata od samego zarania. Określenie momentu początkowego zawdzięczamy tak zwanemu mikrofalowemu promieniowaniu tła, czyli światłu wyemitowanemu wkrótce po narodzinach Wszechświata. Pomiary dokonane przez satelity COBE, WMAP i Planck dowiodły, że w początkowej fazie gęstość kosmosu była bardzo nierównomierna. Z tej chaotycznej mozaiki plam grawitacja wyrzeźbiła układ galaktyk, który teraz obserwujemy w teleskopach. Nasza galaktyka, podobnie jak jej sąsiadki, należy do większej grupy, tak zwanej gromady w pannie, oddalonej od nas o około 50 milionów lat świetlnych. Ta z kolei znajduje się w centrum supergromady liczącej mniej więcej 10 tysięcy galaktyk. Z tego międzygalaktycznego ośrodka rozchodzą się na wszystkie strony włókna skupiające galaktyki, tworząc ogromną, rozświetloną sieć. Jak daleko sięga ta kosmiczna sieć? Jak powstała? I jak będzie ewoluowała w przyszłości? W nadziei na uzyskanie odpowiedzi astronomowie zaczęli jeszcze dokładniej mierzyć ekspansję Wszechświata z Ziemi i za pomocą teleskopu Hubble'a. Poszukiwali gwiazd wielkości Słońca, które już się wypaliły, czyli tak zwanych białych karłów. Gdy te małe, gęste pozostałości wejdą na orbitę gwiazdy albo innego białego karła, niekiedy zaczynają wysysać masę z towarzysza. W krytycznym momencie w białym karle dochodzi do reakcji termojądrowej. Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago i Laboratorium Naukowego w Argonne przeprowadzili symulację tego, co potem następuje. Na powierzchnię zaczyna się wydobywać gorący popiół, który potem spowija całą gwiazdę. Zderzenie z towarzyszem prowadzi do eksplozji. Jak się uważa, wszystkie takie supernowe, czyli typu 1A, w całym kosmosie wybuchają identycznie z jednakową jasnością. A ponieważ są bardzo jasne, idealnie nadają się do pomiaru ogromnych odległości. Przypomina to spoglądanie na długie światła nadjeżdżających aut. Im są dalej, tym słabiej świecą. Gdy astronomowie zaczęli obserwować te kosmiczne latarnie, stwierdzili zaskakujący fakt. Jasność gwiazd ma związek z innym zjawiskiem – przesunięciem światła ku czerwieni.
Im większe przesunięcie, tym bardziej wszechświat rozszerzył się od ich wybuchu. Tymczasem, uwzględniając przesunięcie ku czerwieni, niektóre eksplozje były za ciemne względem oczekiwań. A to znaczyło, że światło musiało pokonać jeszcze większy dystans. Astronomowie doszli do wniosku, że w odległej przeszłości wszechświat rozszerzał się wolniej. By osiągnąć swój obecny rozmiar, musiał przyspieszyć. Siła, która spowodowała to przyspieszenie, pozostaje nieznana. Naukowcy nazwali ją ciemną energią. Niewykluczone, że pełno jej wokół nas. Przestrzeń kosmiczna nie jest pustką. Wypełnia ją energia, która nieustannie przeistacza się w cząstki mające przeciwne bieguny elektryczne, materię i antymaterię. Wedle teorii, która uzyskała szerokie uznanie, wszechświat powstał wtedy, kiedy ta pustka jakoś przeszła w wyższy stan energetyczny, wywołując nagłe rozdęcie czasu i przestrzeni. Niewielkie wahania owej pierwotnej energii spowodowały powstanie fal. Te z kolei wywołały zmiany gęstości materii, które z czasem spotęgowała grawitacja, tworząc struktury przypominające sieci. Uwzględniając rozszerzanie się wszechświata, galaktyki położone na obrzeżach widzialnego kosmosu są oddalone od nas o 46 miliardów lat świetlnych w każdą stronę. A może są znacznie dalej. Wszechświat gwałtownie się powiększył w nieskończenie krótkim czasie, z rozmiarów atomowych do kosmologicznych. Rozrósł się około 10 tryliardów razy. Inaczej mówiąc, według nowej teorii, cały wszechświat tak się ma do wszechświata widzialnego. Jak widzialny wszechświat ma się do atomu. Gdzie zatem w tej ogromnej kosmicznej budowli jest nasze miejsce? Po odkryciu Układu Słonecznego i naszej galaktyki wyszło na jaw, że znajdujemy się w jeszcze mniejszym zakątku kosmosu. A mimo to w epoce teleskopu Hubble'a dowiedzieliśmy się, że jesteśmy dziećmi kosmosu, i gigantycznego kontinuum, które sięga aż do momentu narodzin czasu. W pewnym sensie nasze dzieje zyskały wyższą rangę. Rozpoczęły się wraz z powstaniem pierwszych gwiazd i galaktyk,
kiedy cały wszechświat był wypełniony gazowym wodorem. Ówczesne gwiazdy zaczęły wytwarzać w swoich jądrach tlen i węgiel. Niektóre wybuchły, tworząc cięższe pierwiastki, takie jak żelazo, złoto czy magnez. Rozprzestrzeniły je po wszechświecie w postaci pyłu. Ta animacja przedstawia wybuch supernowej zaobserwowany przez chińskich astronomów w 1054 roku naszej ery. Gwiazda uległa całkowitemu zniszczeniu. Ocalało tylko ogromnie gęste jądro wielkości miasta. Powstała gwiazda neutronowa oraz obłok gazu i pyłu, wciąż rozszerzający się z prędkością 1000 km na sekundę. Zrodzona w ten sposób mgławica kraba intrygowała astronomów. Odkryli oni, że strumienie materii, które wystrzeliły wskutek wybuchu, zawierają ogromne ilości pyłu składającego się w dużej mierze z węgla i krzemianów pochłaniających widzialne światło. Te cząstki stałe mają kluczowe znaczenie dla formowania się układów planetarnych. W mgławicy kraba pyłu wystarczy na powstanie 30 do 40 tysięcy ziem. Z upływem czasu i po niezliczonych eksplozjach gwiazd pył zebrał się w gęstych skupiskach rozrzuconych po naszej galaktyce. Ale jego drobiny można napotkać też w przestrzeni międzygalaktycznej. Niektóre pochodzą z najstarszych supernowych. Mają też inne źródło. Od lat 60. ubiegłego wieku astronomowie badają jasne punkty świetlne położone w jądrach odległych galaktyk, czyli kwazary. Ustalili, że świecą za sprawą czarnych dziur o masie miliony, a nawet miliardy większej od Słońca. Uważają, że pod wpływem pola magnetycznego powstaje dysk materii zmierzający ruchem spiralnym ku czarnej dziurze pod wpływem jej gigantycznej grawitacji. Część tej materii wystrzela w przestrzeń w postaci ogromnych strumieni. Strugi te stanowią część materii, która ucieka od czarnej dziury. Widać to w galaktyce NGC 3783, oddalonej od nas o 30 milionów lat świetlnych. Za pomocą bardzo dużego teleskopu na pustyni Atacama astronomowie zajrzeli do jej jądra, aby zbadać otoczenie supermasywnej czarnej dziury. Dysk materii zmierzający do czarnej dziury wytworzył silny strumień pyłu, wystrzelający w górę z dala od miejsca przeznaczenia. Źródłem pyłu są prawdopodobnie gigantyczne gwiazdy, które narodziły się i umarły w centrum galaktyki.
Obecnie uważa się, że czarne dziury miały ogromny wpływ na formowanie się wszechświata. Przedstawia to model wczesnego etapu jego ewolucji. Symulacja komputerowa zaczyna się 12 milionów lat po narodzinach czasu, a wycinek kosmosu obejmuje 350 milionów lat świetlnych. Przebieg wydarzeń nie jest do końca jasny. Podobnie jak natura substancji odgrywającej dominującą rolę, czyli czarnej materii. Z symulacji wynika, że na niciach kosmicznej pajęczyny powstają dziesiątki tysięcy galaktyk. Na przecięciach włókien dochodzi do zdarzeń, które oddziałują na każdą galaktykę, gwiazdę i planetę. Wyrastają gigantyczne bańki gorącego gazu. Twory te powstają, kiedy materia napływa do wielkich galaktyk centralnych i zostaje zmieciona przez supermasywne czarne dziury, skrywające się w ich jądrach. Z czasem te gorące bańki zostają wypchnięte daleko poza galaktyki centralne. Skutek jest taki, że do centrum galaktyki dociera mniej gazu, dzięki czemu na jego obrzeżach powstają mniejsze galaktyki, takie jak nasza. Bańki rozsiewają wielkie ilości pyłu i gazu wytworzone przez poprzednie generacje gwiazd. Na tę pyłową spuściznę natrafiamy w galaktykach rozsianych po całym wszechświecie. Jasne centrum słynnej galaktyki wiatraczek otaczają ciemne pasma pyłu. W galaktykach spiralnych, najbardziej rozpowszechnionych w kosmosie, gorące wiatry powstały podczas eksplozji, pomogły wypchnąć ten pył na peryferię. Oraz pod i nad ich płaskie dyski. Widać to także oglądając dysk Drogi Mlecznej. Obraz zdominowały ciemne smugi pyłu i złowieszcze obłoki. A wąsy pyłu sięgają daleko ponad nią. Tutaj, ponad płaszczyzną naszej galaktyki, ledwie 400 lat świetlnych od Ziemi, znajduje się gęsty, nieregularny obłok pyłu zwany Lupus 4. Niewykluczone, że Słońce i nasz układ planetarny powstały w takim obłoku. Być może pewnego dnia Lupus 4 utworzy gromadę gwiazd, taką jak NGC 3590, obszar wypełniony pyłem i świecącym gazem w pobliżu płaszczyzny dysku galaktyki.
Te młode gwiazdy narodziły się prawdopodobnie w tym samym czasie i w tym samym obłoku. Proces powstawania i rozprzestrzeniania się pyłu zachodzi w naszej galaktyce nieprzerwanie. Tak jak w mgławicy Karina, oddalonej od nas o 7,5 tysiąca i rozciągającej się na 250 lat świetlnych. W jej centrum znajduje się gigantyczna Eta Carinae, jedna z największych i najbardziej niestabilnych gwiazd w naszej galaktyce. Otacza ją rozszerzający się dwubiegunowy obłok pyłu i gazu, nazwany homunculus, po łacinie człowieczek. Zdaniem astronomów został on wyrzucony podczas tzw. Wielkiej Erupcji w latach 1838-1845. Eta Carinae ma masę ponad 100 razy większą od Słońca i może eksplodować w każdej chwili. W większych obłokach pyłu i gazu gwiazdy rodzą się bardzo gwałtownie. Tutaj słup pyłu zaatakowało promieniowanie ultrafioletowe dobiegające z położonych w pobliżu gorących, masywnych gwiazd. Gęsty obszar na górze opiera się niszczycielskiemu wiatrowi. Pozwala młodej gwieździe się uformować. Gaz i pył, które napływają do gwiazdy, są wyrzucane przez strugi, wystrzeliwujące z jej biegunów. Jedną z najbardziej podziwianych konstelacji jest Orion. Należy do niej marzenie wszystkich obserwatorów nieba. Wielka mgławica w Orionie. Rozświetlone skupisko pyłu i gazu, odległe od nas o 1300 lat świetlnych, ma na nieboskłonie rozmiary zbliżone do Księżyca w pełni. W jej centrum znajduje się Trapez, jaskrawa gromada gwiazd odkryta przez Galileusza. Okoliczne obszary rozświetla dobiegający z niej wiatr promieniowania ultrafioletowego. Te wielkie gwiazdy emitują naładowane elektrycznie cząstki, które zderzają się z obłokami pyłu, tworząc pieniste łuki i bąble. Powstałe wiatry zakłócają formowanie się setek układów planetarnych. Mimo to niektórym się udaje. Za pomocą teleskopu Hubble'a naukowcy wydzielili je z ich jasnego, mglistego otoczenia. W mgławicy Oriona i jej okolicach, obfitujących dzięki wielkim eksplodującym gwiazdom w związki chemiczne, rodzą się tysiące układów planetarnych. W obłokach pyłu badacze dostrzegli ogromne ilości wody. Skąd się tam wzięła? I jak powstała?
Niekiedy woda jest produktem ubocznym umierania gwiazd. Gdy w jądrze gwiazdy średniej wielkości, takiej jak Słońce, zaczyna wyczerpywać się wodór, traci ona stabilność i zrzuca zewnętrzne warstwy. Mgławica Ślimak powstała z gwiazdy, która się rozdeła i utworzyła kolorowy pierścień świecącego pyłu i gazu. Maleńka pozostałość po pierwotnej gwieździe, czyli biały karzeł, pustoszy pierścień zabójczym promieniowaniem ultrafioletowym, które niszczy niektóre związki chemiczne, w tym dwutlenek węgla. Uwolniony tlen łączy się w cząsteczki z wodorem, tworząc wodę. Umierające gwiazdy nie są jedynym źródłem wody. Oddalona o 750 lat świetlnych od Ziemi, protogwiazda 11448 mm wyrzuca z ogromną prędkością strugi materii zawierające tlen i wodór. Gdy cząsteczki te docierają w chłodniejsze rejony, tworzą wodę, której jest 100 milionów razy więcej niż w Amazonce. Woda aktywnie uczestniczy w formowaniu się układów planetarnych. Aby lepiej poznać ten proces, naukowcy przeprowadzili symulacje na superkomputerze. Planety, asteroidy, aż po planety. Na pustyni Atacama, za pomocą teleskopu ALMA, służącego do obserwacji w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych, badacze zaglądają w burzliwe otoczenie nowonarodzonych gwiazd. Jedną z nich jest odległa od nas o 450 lat świetlnych HL Tauri. Ma ona najwyżej milion lat. Istnieją oznaki, że jeszcze się formuje. Jej gorące jądro spowija obłok gazu i pyłu, tak zwana mgławica słoneczna. Materia, która tam napłynęła, utworzyła dysk protoplanetarny. Powstały w nim wiele mówiące wyżłobienia. To tam grawitacja planet zaczęła porywać pył, który zawiera wszystko, co jest potrzebne do powstania planet, takich jak nasza, w tym związki organiczne. Jak Ziemia pozyskała wodę? Odpowiedź wypada zacząć od naszej gwiazdy. Reakcje termojądrowe zachodzące w jądrze Słońca wywołują ustawiczny wiatr protonów sięgający krańców Układu Słonecznego. Po drodze wiatr ten napotyka cząstki pyłu przyciągane przez grawitację planet. Co roku na Ziemię spada 40 tysięcy ton pyłu i odłamków skalnych. To pozostałości po narodzinach Układu Słonecznego sprzed
4 do 5 miliardów lat. Od dawna wiadomo, że pył międzygwiezdny przenosi związki organiczne, którym niestraszne jest przejście przez ziemską atmosferę. Ostatnio naukowcy dokonali odkrycia na samych drobinach pyłu. Oddziałują na nie jony wodorowe, czyli protony. Cząstki te wchodzą w reakcję z tlenem zawartym w krzemianach i tworzą cząsteczki wody, które przywierają do drobin. Proces ten został udokumentowany w drobinach pyłu księżycowego, pobranego przez uczestników misji Apollo. Ów pył mógł być źródłem lodu wodnego, który zaległ na dnie niektórych kraterów i został rozproszony po całym księżycu. Taki deszcz wodnego pyłu mógł też spaść na Ziemię. Proces ten wyjaśnia również, dlaczego komety i asteroidy stały się rezerwuarami wody, którą dostarczyły na naszą planetę. Skoro woda tak łatwo powstaje i się rozprzestrzenia, to nic dziwnego, że zawładnęła Układem Słonecznym. Na peryferyjnym Plutonie i jego księżycu Charonie zalegają grube warstwy zamarzniętego metanu i lodu wodnego. Błękitne planety Neptun i Uran swój kolor zawdzięczają chmurom metanu, które utworzyły ich lodowate atmosfery. We wnętrzu obydwu olbrzymów cząstki krążą w wodzie, wytwarzając prąd elektryczny i pole magnetyczne. Pierścienie Saturna zawierają mnóstwo lodu. Tuż nad nimi unosi się księżyc Enceladus, który dzięki lodowi zalegającemu na jego powierzchni należy do najjaśniejszych obiektów w Układzie Słonecznym. Sonda Cassini odkryła strugi lodu wodnego tryskające z bieguna południowego. Zdaniem naukowców ich źródłem jest wewnętrzny ocean, powstały pod wpływem grawitacji Saturna. Największa planeta, Jowisz, ma swój własny magazyn wody. Źródłem burz szalejących na jego powierzchni jest para wodna wystrzelająca i opadająca jak pioruny. Ponad niespokojną atmosferą Jowisza znajduje się istny świat wodny. To jego drugi księżyc, Europa. Jej jasną, gładką powierzchnię poorały kanały i wyżłobienia powstałe wskutek ruchów oceanu albo rozmokłego lodu pod powierzchnią. Ukazane tutaj tryskające gejzery zarejestrował niedawno teleskop Hubble'a. No i jest Ziemia. Wodna planeta. Połączone ze sobą rozległe akweny zajmują 71% jej powierzchni. Jakby tego było mało, naukowcy odkryli całe oceany ukryte głęboko w podziemnych skałach.
Pył kosmiczny i woda mają kluczowe znaczenie dla ustalenia, jak powstaje życie. Obydwie substancje można napotkać w całej galaktyce. Ale czy życie musi powstać? Jak dotąd jedynym źródłem wiedzy o nim jest Ziemia. Choć w ekosferach gwiazd znajdują się tysiące, a może nawet miliardy planet. Epoce teleskopu Hubble'a zawdzięczamy nowe spojrzenie na powstanie niewyobrażalnie wielkiego wszechświata. Dopiero zaczęliśmy dostrzegać jego krańce. Nowe dane uzasadniają teorie głoszące, że powstał szaleńczo się rozrastając. Ponieważ fundamentem nauki są zjawiska powtarzalne, niektóre teorie szybkiej ekspansji wszechświata umieszczają go w szerszym kontekście. Wedle nich wszechświaty rozszerzają się w nieskończonej pustce, niczym pieniste bąble. W epoce teleskopu Hubble'a ogromnie wzrosła nasza wiedza o wszechświecie. Z całą pewnością to dopiero początek długiej drogi do zrozumienia, jak świat został urządzony. Skąd przychodzimy? I co gwiazdy mogą powiedzieć o naszym miejscu w czasoprzestrzeni? Astronauci i inni obserwatorzy nieba zachwycają się kosmosem i czują z nim więź, kiedy na rozgwieżdżonym firmamencie poszukują tajemnic stworzenia.